Cześć, z tej strony Piotr Pasieka na skarpie. 27 lipca 2023, koło południa. To jest odkład z tego roku, zrobiony z półtora miesiąca temu. No i co? No, leczenie. Nie robiłem tu przeglądu. Przeglądu nie robiłem tutaj bardzo dawno. Nie, to jest nie ten. Bardzo dawno nie robiłem tu przeglądu. I zobaczę, co się dzieje, jak z pokarmem. Widzę, że zaczęły nosić teraz koło południa bardzo dużo takiego jak bardzo jasnego, jasnożółtego pyłku, aż takie wielgachne, jak dosłownie na rzepaku odnóża. Więc nie wiem, czy to już gdzieś pierwsza nawłoć. Nie wiem z czego, ale dużo tego. Jakiegoś świeżego nakropu aż tak bardzo nie widać, żeby się coś lało z ramek, więc nie wiem co. To nie to, że tu jest w tym jest nadstawka, tylko tu po prostu dostały ramkę po miodobraniu do osuszenia i chcę im też to zabrać. Mam nadzieję, że, bo w sumie co tutaj zrobiłem? Zrobiłem tak, że mam powałkę pod spodem, otworzyłem tylko pajączek i tyle. Mam nadzieję, że przez ten pajączek nie przejdzie matka. Tu kurczę, jakoś tak widzę, że tej pszczoły tu dosyć dużo. Siedzą, jakby tu normalnie miały pokarm składać. Mam nadzieję, że z gniazda mi nie poprzenosiły. Nie. Także nie, ładnie osuszyły. O, patrzcie jak wisi. Rzucę okiem, ale matka, mam nadzieję, że mi tutaj nie poszła do góry, dopiero by były jaja, jakby złożyły jaja. Okej, dobra, muszę to gdzieś odłożyć. Kurczę, nie mam czasu właśnie, bo muszę tą pasiekę tu powiększyć, bo wyszło tak, że te nowe pasieki, które podpisywałem umowy z lasem, coś tam się zmieniło i praktycznie nie mogę cały rok trzymać, więc będę musiał zabierać, chyba że się z czasem dogadam. Stare te pasieki, które miałem, tam mam całorocznie bez problemu, w razie czego mogę tam przywozić, bo tak terenu jest wystarczająco, żeby pomieścić sporo pszczół. Ale te nowe, które teraz, to niestety negocjowałem, nie dało się, więc będę musiał pszczoły zabierać. Czyli mam od 30 marca do... Od 30 marca? Chyba tak, od 30 marca do 30 września. Dobra, gdzieś to muszę zabrać. To jakoś takie ciężkie tu dziwnie. Dobra, zobaczę jak tutaj widać. Będzie ok. Jakaś tutaj pszczoła. No tutaj przed chwilą miałem taką rodzinę, że z tych ala masakra. Bardzo nieprzyjazna, ale tam była matka poddana niedawno, więc mam nadzieję, że po prostu będzie wszystko dobrze. Co tu pod spodem? Czy czasem mateczka nie siedzi? No nie siedzi. Myślę, że jak na odkład sporo pszczoły w nadstawce, nie jest tak źle. Nie jest tak źle z tym odkładem.
to już nie odkład, to ja już to nazwałem jako rodzinka produkcyjna. Rodzinka, no nie produkcyjna. Chociaż myślę, że jakby były porządne pożytki, to ona już by sobie tutaj dawała radę. Coś tutaj czuję, że na tej ramce jest, więc tu głodu chyba jakiego takiego nie ma. Nie ma nic świeżego, oprócz tego co posklepiono, no trochę świeżego. Trochę świeżego, nie za dużo. Tu myślę, że chyba, kurczę, to ten minus lasu, że jak słońca nie ma, to niewiele widać. A nie, tu trochę się u góry świeci, więc coś tam sobie targają. Coś tam sobie targają. Tutaj to raczej lekkie coś. Trochę czegoś tam mają. Te komórki takie jakieś dziwne. Ale węzy widzę, że aż tak super nie odbudowują. To no, trzeba będzie trochę tego syropu po prostu im tutaj lać. Koło domu to... Bo tak szczerze to nie mam za dużo podkarmiaczek. O, tu zaczynają odbudowywać. Ja możliwe, że tutaj czerw zabierałem. Więc widzę, że tutaj węzy ładnie zaczynają odbudowywać. Dobra, niech sobie tak to jest. Trochę może bym coś tutaj pozamieniał z tymi ramkami zaraz. Bo tutaj co niektóre widzę te... To może bym na skraj dał. Nie wiem, czy będę rodzinki na 10 ramkach. No tu jest ładnie całe zaczerwione. Ta ramka jeszcze nie jest aż taka zła. Czarna nie jest na pewno. Zaraz pozapisuję co jak. O, ta jakaś taka gruba. Cała zaczerwiona z dwóch stron. Ona już taka ciemniejsza. To może ją, pszczoły jest dużo. O, tutaj właśnie widać, co odnośnie pyłku, to co mówiłem. No w tym jest trochę inaczej, bo są, większość jest żółtego pyłku, jest tu biały i jest jakiś pomarańczowy, także coś sobie targają. Więc tą ramkę dam na skraj. Pszczoła się z tego wygryzie. Bo ta, nie, ta też taka ciemna. To ja muszę... O, kombinacjonem straszne. Bo ta też by była do wycofania. Ona już na pewno na dłużej nie zostanie. Dobra, to tą zostawię tak jak była. Niech jest sobie tutaj ta pokarmowa. O. Tą wyjmiemy. Chociaż ona taka lekko pofalowana, ale biała. To na razie jeszcze zostawię. Ta tu ładna. Ładnie zaczerwiona. Ramka też już musi być wycofana. Takich ramek staram się nie trzymać. Dobra, muszę coś zapisać, bo później nie będę pamiętał, bo gadam. Cech, rameczki. Pierwsza. To tu tak było, nic nie przybyło. Druga ramka. O, to coś tu namieszałem. Coś tu namieszałem, bo na tej ramce na pewno czerwiu nie było. Tu jest więcej miodu. Ok. One takie tu pogrubione są. Akurat dwie. Muszę trochę tu pszczółki delikatnie, żeby zeszły. I ścisnę. Dobra, do tego pójdzie ta węza. Tu między czerwień ją szybciej, bo to jest na wygryzieniu czerw.
to szybciej ją odbudują. Dobra, to trzecia jest, teraz czwarta. Ta jakaś taka lżejsza. Pszczółki sporo. U góry jakiś pokarm jest, bo się świeci. Na dole czerwiu nie ma, tu jest tylko na wygryzieniu. Tutaj też widać trochę pierzgi, coś tam i jaja tu w wygryzionym już są złożone. Także mateczka jest, muszę jakoś tam bardzo jej szukać. Myślę, że to już chyba ostatnie przeglądy, takie dokładne. I już w tym sezonie, jak się nic nie wydarzy, to już nie będę tak przeglądał bardzo. Dobra, to tu był czerw. Coś tu trzeba jakoś... No tutaj na tej widzę, że więcej tego pomarańczowego pyłku. Tutaj jakaś po wirowaniu dziurawa i jej za bardzo coś tam nie chcą odbudowywać. Cała wokoło zajajczona aż do samego dołu, tylko ten środek został taki nieodbudowany. On nawet czerwony, taki czerwony pyłek. Także widać, że na domowej pasiece jest fajnie pod względem pyłku. Tą chciałem gdzieś jeszcze wcisnąć, ale dodam ją tutaj, bo tutaj na tej ona jest sucha, to sobie coś tam zaczerwią, czyli będzie piąta jest pusta, szósta dużo czerwiu, niekoniecznie dużo miodu, trochę pyłku, siódma, 2, 4, 5, 6 i siódma teraz ta. Jakoś później będę musiał wcisnąć tą. No, żeby tylko te rodzinki się fajnie poleczyły. No może same się nie poleczą. Żebym ja dał radę je poleczyć. Jaja do samego dołu. Tutaj węza nie odbudowana jeszcze, bo to świeżyzna. Chociaż już raz się przeczerwiło, już drugie są jaja. Dobra. Także tu żadnego stopowania w czerwieniu nie ma. Fakt, że mam tam dwie takie rodzinki, które przeglądałem tu, to takie jedne z pierwszych odkładów, które silne były, ale tam pokarmu jest na poziomie parunastu procent, więc tam będę musiał sypnąć tego jedzenia dużo. Dwa, cztery, siedem. Dobra. Teraz będzie ósma. Więc fajnie, no ten program na tyle pozwala, że po prostu przed samym laniem, no bo w niektórych jest naprawdę bardzo dużo pokarmu, no nie ma sensu tu lać. Chociaż myślę, że ten nie będzie miał jakoś za dużo. Tu kolejna węza, czyli tu widzę, że zabierałem z tego ula sporo czerwiu. Tu widzę, że pierzgi też se walą, ale nie odbudowują aż tak bardzo. Dobra, to niech sobie tutaj to jest. No już tak po prawdzie już nie musiałbym aż tak bardzo zabierać. No jedynie jak rzeczywiście się okaże, że już rodzina, bo już tu na tej pasiece wszędzie już tylko jest na jednym korpusie rodziny, więc jak już będzie kipiało, no to wtedy mogę jeszcze gdzieś tam dokładać, a tak to już te odkłady wszystkie może nie są równe, ale jest już w miarę ok. Dobra, pierzgi tu trochę i miodu było mało. Dziewiąteczka. Ta ciężka.
tak z ciekawości zobaczę, bo jest dużo, dużo niezasklepionego, ale nic się nie leje. Ale ta rodzinka pokarmu tu, myślę, że no uciekaj, nie chcę cię zgnieść, bo zaraz żądło zostawia, szkoda pszczoły. Więc tu jest naprawdę dużo, jest ciężka. Więc tu magazynek mają ładny. Ta rodzina dostanie tylko słoiczek z ziołami w niedzielę. Ona nie musi dostawać dużo. Dobra, miodu tu jest naprawdę mega dużo. No i ostatnia. Co by was nie męczyć, jak kogoś w ogóle to interesuje. Chociaż ja powiem szczerze, że jak mam dzień wolny, lubię oglądać. No teraz już tak nie za wiele jest kogo oglądać. No bo kto został pasieka na bradzie, no to już wiadomo, że już od jakiegoś czasu coś tam się wydarzyło i nie działa. Marcyś, no wiadomo, to potentat, duży pszczelarz, więc on nie ma czasu, żabkę wrzuca, ale jego wszystkie filmy oglądam. No Gromadzy nie dużo daje filmików i tam lubię go posłuchać, także spoko. Bardziej rekreacyjnie, wiadomo, że ani on, ani ja nie robimy tu jakichś szkoleń. Może on się zna, chociaż bo pokończył jakieś tam kursy szkoły, nie pamiętam dokładnie, więc na pewno ma większe pojęcie i doświadczenie ode mnie. Dobra, no to tak właśnie wygląda, że nie za wiele jest teraz kogo oglądać. Dobra. Tu, oho, sypnęło się, jadwieje, się zrywa, dlatego może pszczółki się zrobiły takie nieprzyjemne. No tu nie ma no kropu, no pojedyncze komórki na kropu, a tak to co zasklepione tutaj mają, więc no mówię, głodu tutaj raczej nie będzie. Matki nie widziałem, więc jaja są, więc nie ma tragedii. Młoda pszczółka, widzę, świeżo wygryziona chodzi. Tu tylko sobie zapiszę, bo tu trochę tego pokarmu było. Nie aż tak dużo, ale trochę jest. Ok, zapisz. I teraz muszę gdzieś tu wcisnąć. Chciałem to w tym miejscu. Słuchajcie, ja już się żegnam, bo nie ma co przeciągać. I tak ja akurat oglądam filmy od deski do deski. No chyba, że jakiś nowy kanał, który rzeczywiście tam się kogoś źle słucha, czy coś tam mi się nie podoba, to wtedy tylko tam wyrywkowo. To jest trochę tego pokarmu. A tak to lubię oglądać do końca. Jest to dla mnie jakaś rozrywka. Nie mam telewizji, w sensie tam jakieś filmy typu Netflix i inne te platformy streamingowe, tak, bo tam oglądam jakieś sobie seriale, jak mam czas. Ale nie mam innej, TVN-ów, Polsatów. COVID się zaczął, wkurzyli mnie trochę tym, co się tam działo w tych telewizjach, obojętnie których, czy to państwowych, czy niepaństwowych. Za duża nagonka była na sprawy, które mi się nie podobają i tak wywaliłam anteny, nie mam nawet. Dobra, nie przedłużając, trzymajcie się.